Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Planet Craftera. Dzień dobry, cześć i czołem. Jak cieszę, że jest kolejny odcineczek z Planet Craftera, to oczywiście lajkaczek. Niech powędruje pod tym odcinkiem i odsyłam do subskrypcji kanału. Moi drodzy, lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem. Dużo się pozmieniało na przestrzeni ostatnich dni, czy też może bardziej tygodni, ponieważ odbyło się kilka streamków, gdzie no ogarniałem wiele rzeczy i między innymi też udało się zainstalować dwie modyfikacje, dwie naprawdę przydatne modyfikacje. Jedną modyfikacją bardzo przydatną jest dlaczego zawsze jak zaczynam nagrywać, to coś musi spadać z nieba, nieważne. Jedna modyfikacja bardzo przydatna to stakowalne przedmioty, dzięki czemu jestem w stanie czy to w ekwipunku, czy w danej po prostu skrzyni pomieścić tych przedmiotów zdecydowanie więcej. Bardzo mocno przydaje się to przy tworzeniu jakichkolwiek przedmiotów bardziej takich wymagających, że tak powiem, tak? Czyli jak na przykład mamy, nie wiem, załóżmy tutaj jakieś, kurczę, na przykład kwarc solarny, który dało się znaleźć na jednej z planet, wraków i tak dalej, czy jakieś nawozy i tym podobne, więc bardzo jest to przydatne. Nie mam dlatego pojęcia, co to właśnie leci z nieba, ale mam wrażenie, jakby to były jakieś, kurcze, nie wiem, pierwszy raz widzę tego typu meteoryty, tego koloru meteoryty, więc do końca nie wiem, co to jest. A druga bardzo przydatna modyfikacja jest to rozstawianie. Nie, czekaj, to będzie źle powiedziane. W momencie, kiedy mamy o coś takiego, nie? Że tutaj nie powinienem być w stanie ustawić w ogóle jakkolwiek maszyny, tutaj już na przykład mogę, to bodajże to była, kurczę, teraz nie pamiętam, Ctrl-G? Dokładnie, Ctrl-G. I teraz jak widzicie, mamy no build constraints. I mogę tak na dobrą sprawę wiertło sobie pierdyknąć nawet na środku tutaj, gdzie mamy inne maszyny i tak dalej. Bardzo przydatna modyfikacja. I co ciekawe, w dalszym ciągu wszystko normalnie działa bez żadnego tam problemu. Więc tym bardziej superancko. Ja sobie tutaj wezmę tylko się nawodnię i wam jeszcze zaraz pokażę. Halo, mogę się wypić, napić, dziękuję. Zaraz wam pokażę, co udało się zrobić. Tak, tutaj mamy automatyzację nawozu T1, czy tam P1. Tak, czyli mamy wszelkiego rodzaju tutaj bakłażany, mamy tutaj oczywiście wydobywanie siarki, które aktualnie jest, no tutaj akurat jest jeszcze pełno. No i mamy tutaj generatory glonów, także glonów jest też tutaj pod dostatkiem, dzięki czemu ten nawóz P1 może się tworzyć. I w momencie, kiedy tutaj jest jakiś nawóz tworzony, no to jako, że mam bardzo blisko stacji dronów, no to te drony przenoszą sobie te wszystkie nawozy do tegoż miejsca, dokładnie tak. I w momencie, kiedy tutaj wszystko będzie zapełnione, no to ewentualnie będą transportować to jeszcze dalej. Tutaj mamy nawozy drugiego poziomu, które są tworzone dosłownie w tym miejscu niewiele dalej, czyli również mamy generatory glonów, mamy tutaj ekstraktory gazu, mamy ustawiony właśnie pod nawozy drugiego poziomu. No i w zasadzie jedyne, co by tu jeszcze się przydało zrobić, to rozstawić ewentualnie większą ilość farm, ponieważ są tutaj tylko i wyłącznie dwie. No i będzie trzeba jeszcze tutaj naprawdę na różne sposoby poustawiać drony, tak, żeby one działały w dany sposób, jak należy. Co jeszcze? Dużo zajmowałem się, moi drodzy, bazą. I tutaj jak sobie przeniesiemy się do nowa baza, mamy właśnie wyprowadzoną już i rozpoczętą nową bazę. Jest ona naprawdę fajnie, póki co oczywiście skonstruowana. I na samym początku była budowana również bez tej modyfikacji właśnie z tymi konstrukcjami, ale jako, że już mam dostęp do tej modyfikacji, no to faktycznie jestem w stanie robić o wiele fajniejsze rzeczy. Tutaj mamy naszą, można by powiedzieć, fabrykę energii, nazwijmy to. Mamy sobie po prostu wyjście z drugiej strony, tak? Przejdziemy sobie tędy. Tutaj prawdopodobnie zrobię magazyn albo coś w tym stylu. Tu mamy taki mały punkt widokowy, powiedzmy, przy wodospadzie, tak? Tu sobie możemy wyjść z drugiej strony i mamy akwarium. I tu jest teraz właśnie coś, czego normalnie być nie powinno. Czyli tak, w ogóle samo to akwarium bardzo ciężko było tutaj ustawić bez tej modyfikacji, a z modyfikacją się udało. Co dodatkowo, w środku mamy żaby. Mamy cztery, jak to się nazywało, farmy płazów. Tak, cztery farmy płazów. Mamy w nich normalnie sobie tutaj, że tak powiem, te... jaja żab.
dzięki czemu one sobie tutaj po prostu dreptają. Nie ma tutaj aktualnie jeszcze żadnych ryb, także bardzo ciekawa rzecz, że można sobie w ten sposób to połączyć. No i tutaj wyprowadziłem sobie schody w ten sposób tak, żeby tworzyć kolejne rzeczy, ale jakoś nie mam na razie na to może nie tyle ze pomysłu, ale może i troszeczkę ochoty, bo bardziej wolałbym się zająć innymi rzeczami. W sumie niepotrzebnie się przeniosłem tutaj, powinienem się przenieść do Zeolite Cave. Do Zeolite Cave. W Zeolite Cave'ie mamy, moi drodzy, również tworzenie jednych z najbardziej wymagających przedmiotów, najbardziej skomplikowanych, czyli oczywiście tutaj mamy dostarczane amelinium i mamy bryłki bioplastiku, a to wszystko, żeby tworzyć sobie płytki drukowane, tylko ja je później tak jakoś wyłączyłem, żeby mieć chyba bryłki, bo jeszcze nie miałem produkcji bryłek i potrzebowałem bryłek. No to teraz możemy po prostu ustawić sobie z powrotem normalnie, rozumiesz, płytki drukowane i one teraz będą tworzone z tych wszystkich bryłek, które tutaj są. W międzyczasie, jak widzicie, grzyby też tutaj wyrosły, no i generalnie będą one sobie wszystkie transportowane do właśnie magazynu. A niewiele dalej mamy tutaj właśnie rozstawione maszyny pod typowo zeolit. No i teraz myślę coś, co mogę wam pokazać, z czego jestem bardzo dumny, co właśnie przydało się dzięki modyfikacji na rozstawienie tych maszyn. Rozstawiłem sobie tutaj, chociaż czy to było tutaj, czy to nie było tutaj? Tak, to chyba było tutaj. Zacząłem by się bawić, kombinować, żeby na przykład mieć dodatkowo osm, tak? Sam taki zwykły, najzwyczajniejszy zapotrzebowanie. Tutaj mamy oczywiście ustawionych bardzo dużo wierteł, których normalnie ustawić bym w ten sposób nie mógłbym, bo kolidowało to tutaj z niektórymi hitboxami, no ale wszystkie normalnie działają, wydobywają osm i jest tutaj, czy są tutaj tworzone pręty z osmu, tak? Te wszystkie wiertła sobie pod to działają, a tutaj mamy dodatkowe wiertła, które właśnie wydobywają typowo osm i mają zapotrzebowanie na osm. I dlaczegoż to chciałem zrobić? Ano na pewno dlatego, żeby móc zautomatyzować sobie kwarc pulsacyjny. Bo jak będę miał zautomatyzowany kwarc pulsacyjny, to wtedy... Czy pulsarowy? Pulsacyjny czy pulsarowy? Pulsacyjny. Pulsarowy. Za każdym razem mam po prostu... Pulsarowy, pulsarowy, nie pulsacyjny. Był pulsarowy, potem pulsacyjny, potem pulsarowy. I ja nie wiem, dlaczego za każdym razem po prostu mi to w głowie siedzi. No nieważne, tutaj mamy wszystkie maszyny pod kątem prętów z irydu. Też wszystko jest tworzone. I chyba w dwóch miejscach, o ile się nie mylę, albo co najmniej w jednym, mam porozstawionych naprawdę, naprawdę dużo maszyn ekstraktorów rud pod wydobywanie uranu. Uranu, ponieważ chciałem mieć bardzo dużo uranu i tutaj na przykład mamy pręty uranowe, tak? Ale też mam ustawioną właśnie typowo wydobywanie samego uranu i zapotrzebowanie pod sam, czy tam zaopatrzenie pod sam uran, który nam się przyda właśnie pod kątem kraftowania kwarcu. Pulsarowego, dokładnie. Dobra, aluminium tutaj wszystko jest, ten magazyn będzie trzeba koniec końców przebudować i w ogóle gdziekolwiek go indziej zrobić. Na obecną chwilę tak to sobie wygląda, tutaj jak widzicie też się zapełniają, gdzie to było, tutaj, skrzynie pod kątem kory drzewa, jakieś tutaj fitoplanktony, tak, najróżniejsze, bo też się przydają, larwy pszczół i tutaj jakieś takie dodatkowe po prostu rzeczy są. No i teraz najsampierw trzeba by było jakkolwiek ogarnąć sobie większą ilość, myślę, rzeczy pod kątem robienia może nie samych maszyn wydobywczych, tylko właśnie pod kątem tych autokrafterów oraz właśnie skrzyń. Dlatego wydaje mi się, że... Znaczy i tak nie będę tego wszystkiego chował do skrzyń, bo nie ma potrzeby i tak mam jeszcze dużo miejsca w ekwipunku. Na pewno będziemy potrzebowali płytek drukowanych. Myślę, że za 10 tam w zupełności wystarczy. Teraz tak, tu mamy jeszcze... nadstop, potrzebujemy więcej tego nadstopu, żebyśmy mogli w ogóle robić te, nie autowytwórnik, tylko szafkę drugiego poziomu, tak, żeby więcej tam przedmiotów mogło po prostu lądować. No i teraz trzeba będzie ewentualnie ustawić jakkolwiek priorytety. I myślę, że samą fabrykę kwarcu pulsacyjnego zrobimy tak czy inaczej w tym samym miejscu, co wcześniej. Tylko czekajcie, jeszcze jedna rzecz, bo o ile się nie mylę, do kwarcu pulsacyjnego również pulsarowego, nie pulsacyjnego, Jesus, potrzebowałem jeszcze dodatkowo gazu. Jeszcze to sobie sprawdzę tutaj na szybko. Potrzebuję, tak, naboju metanowego, więc żeby pozyskiwać naboje metanowe, to po prostu zrobię sobie dodatkowe
ekstraktory gazu drugiego poziomu, czyli przydałoby się jeszcze troszeczkę zeolitu i możemy przy okazji dobrać jeszcze prętów z irydu, bo też się przydadzą. Tutaj mamy zeolit w dużych naprawdę ilościach, no i myślę, że spróbujemy sobie kilka tych ekstraktorów rud również zrobić, znaczy ekstraktorów gazu, przepraszam, zrobić. Pręty tu już mam. Dobra, na razie myślę, że spoko. Teraz pytanie, podwytwórnik potrzebuje pręt nadstopu. Tu mamy, okej, bo jeden w zasadzie nam się przyda. I on będzie tam tworzył właśnie kwarc pulsarowy. Dronów aktualnie, z tego co pamiętam, mam chyba 150. I one o tyle fajnie, że dzięki też tej modyfikacji one się ładnie tutaj stakują, tak? Ale możemy je zobaczyć w tym miejscu, 150 aktualnie dronów. Co prawda tam jest napisane P1, ale to są drony P2. To są te lepsze, droższe i szybsze. Więc no myślę, że jakoś sobie tutaj poradzą. Ewentualnie plan jest taki, żeby i tak dodać ich jeszcze więcej. No i plan jest na pewno taki, żeby jak już faktycznie tą automatyzację najróżniejszych tych prętów, nieprętów sobie potworzę, no to plan jest taki, żeby po prostu zająć się też rozbudową bardziej i pododawaniem dodatkowych maszyn. Chociaż aktualnie tam się zbliżam już do kolejnego etapu, jakim jest, jakim są ssaki chyba bodajże. Więc już tak naprawdę będzie wszystko na maksa. No i w zasadzie tak jak to było w przypadku pierwszego czy tam poprzedniego sezonu, w tym miejscu zrobimy sobie właśnie naszą taką fabrykę. Można nazwać śmiało fabrykę właśnie kwarcu pulsarowego. Czyli rozstawimy sobie troszeczkę fundamentów. Nie wziąłem ze sobą rzeczy potrzebnych do zrobienia teleporteru, ale powiedzmy, że to nie jest aż tak bardzo potrzebne. Zrobimy sobie tak czy inaczej jeszcze tutaj troszeczkę większą platformę, żeby była. Okej. No i teraz co? Wydaje mi się, że tak czy inaczej normalnie na środeczku ustawiamy sobie autowytwórnik, który będzie nam tutaj kraftował, tworzył trochę krzywo, okej? Trochę krzywo, że jakby tutaj normalnie i tutaj, okej. Niech będzie, ładnie. Będzie nam tutaj tworzył kwarc pulsarowy. No i teraz dobrze by było zrobić sobie szafki. Wątpię, że będę miał aż tak ogromne ilości, żeby te szafki były zapełniane, ale wolę tak czy inaczej mieć te lepsze szafki, no bo czemu by nie. Jedna taka w zupełności wtedy na dany surowiec wystarczy. A, no i powiedzmy tak, potrzebujemy, jeszcze raz sobie tylko luknę na szybko, 4 różnych surowców, bo potrzebujemy osmu, zeolitu, irydu i uranu. Właśnie, a propos irydu, będzie trzeba tutaj faktycznie wtedy, myślę, porozstawiać dodatkowe ekstraktory rud pod sam typowo iryd, żeby on był tam ustawiony na zapotrzebowanie, tak? I wtedy wszystko będzie, myślę, działało jak należy. Dobra, czyli 4 skrzynie na pewno byśmy sobie potrzebowali tutaj zrobić. Nie wytwórnik, tylko szafka, dokładnie tak. Jak sobie postawię tutaj tak jedną, drugą i tutaj trzecią, no to mamy wtedy 3 równo razem z tym, nie? A jakby tak inaczej, żeby tak ładnie 4 były ustawione, da rady? Czekaj, to bym musiał tak tutaj od tej krawędzi, myślę, nie? Tak w ten sposób sobie rozstawimy tutaj, tutaj niech będzie. No i co, no, mamy tutaj 8, tutaj będzie iryd, tutaj będzie zeolit. I tutaj będzie uran. Dokładnie tak. No i w zasadzie ustawiamy sobie tutaj zapotrzebowanie na uran. Tutaj i dodatkowo, oczywiście, co jest dość ważne. Tutaj bardzo dużo dronów, jak widzę, już się teraz będzie kręciło. Ustawiamy sobie priorytet na 1, żeby ten uran tutaj w szczególności oraz tam jakieś zeolity i tak dalej, wszystko było uzupełniane w pierwszej kolejności. Więc zeolit tak samo, proszę bardzo. Iryd, również zapotrzebowanie, iryd, priorytet 1, tak jest, i 8, tak samo, priorytet 1, zapotrzebowanie i 8, ok. Teraz ustawiamy sobie ekstraktory, w ogóle tego to ja nie kojarzę, ekosystem wytwarza larwy, zwiększa poziom roślin, tego nie było. Tego ewidentnie nie było, a to wygląda bardzo ładnie. Wow. Będzie trzeba to sprawdzić, ale spokojnie, nie w dzisiejszym odcinku raczej, ale to wygląda serio ładnie, jakby tak normalnie taka kaskada, taka, no fajnie, 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 bardzo ładnie. Dobra, moment. Miałem robić ekstraktory gazu. Ekstraktory gazu i ekstraktory gazu sobie rozstawimy, myślę, po prostu tutaj po boku. Będzie jeden, będzie
Drugi będzie trzeci. I tutaj z drugiej strony można też tak podobnie dać, czyli będzie jeden, będzie drugi, będzie trzeci. W sumie właśnie zapominam, że mam włączoną tą modyfikację, więc i tak mogę te maszyny dać bliżej niż normalnie, ale no wiecie, chcę po prostu w ten sposób to sobie zrobić. No i wszystko ustawiamy sobie na nabój metanowy, ale bez żadnego tutaj dodatkowego zapotrzebowania ani nic z tych rzeczy. Po prostu niech to sobie tutaj będzie wydobywane. Dobra, i teraz tak. Osm będzie tutaj uzupełniany. Iryt, zeolit, ja pierdzielę, się dronów rzuciło. I uran tak samo. Wiadomo, że te drony muszą przede wszystkim tam polecieć i ogarnąć to i tak dalej, więc to chwilę na pewno zajmie. No i tutaj ustawiamy sobie oczywiście zaopatrywanie na kwarc pulsarowy, tak? Myślę, że priorytet będzie tutaj albo na 0, albo możemy również dać na 1. Widzę, że drony. Ja pierdzielę, jaka ilość dronów, co tu się dzieje? Teraz patrz! Patrzcie, jaka dostawa tutaj uranu normalnie. Patrzcie, co tu się dzieje. Patrzcie, co tu się dzieje. No właśnie. Także zapełnienie tej skrzyni może nie będzie jakieś super trudne, ale może się zdarzyć, więc lepiej faktycznie ją taką właśnie mieć. No a tutaj wtedy ten kwarc pulsarowy będzie tworzony. Czy ja chcę więcej tych ekstraktorów gazów sobie dać? Myślę, że tak po jeszcze jednym możemy sobie jak najbardziej rozstawić z jednej, z drugiej strony, bo czemu by nie? Im więcej, tym weselej, jak to mówią, bo tego kwarcu faktycznie pulsarowego potrzeba naprawdę, naprawdę sporo. Powinienem sobie zjeść. Dobra, zeolit widzę, że też już sobie tutaj ląduje. No to teraz w takim razie tak. Ile jestem w stanie zrobić ekstraktorów pod iryt? Nie mam bladego pojęcia. No i myślę, że pod zeolit też chyba troszeczkę będzie trzeba jeszcze tych ekstraktorów robić, bo pod uran naprawdę zrobiłem tych ekstraktorów sporo. Więc tutaj myślę, że problemu nie będzie. No i dobra, myślę, że sobie rozstawimy normalnie ładnie w tym miejscu. Jedno obok drugiego. Nie muszę się przejmować żadnym kolidowaniem tak naprawdę z niczym. Po prostu rozstawiam. Dobra, na razie cztery w takim razie. No i dajemy sobie iryt, zaopatrywanie. Oj, nie. Zaopatrywanie, iryt i priorytet jeden ewentualnie. Chociaż to nie jest aż tak bardzo potrzebne, wydaje mi się, bo po prostu musi być ustawione zaopatrywanie na iryt i ustawiony iryt do wydobywania, tak? I to jest jakby tutaj najważniejsze w tym momencie. Na pewno sobie rozstawię więcej zaraz tych maszyn, żeby faktycznie niczego z tych surowców nie zabrakło, tak? Żeby one też się nie uzupełniały tutaj nie wiadomo jak długo. No i na pewno będzie trzeba dodatkowe drony pododawać, bo to się bardzo, bardzo, bardzo przyda. Możemy ekstraktor gazów sobie odłączyć. Teraz tak, jeżeli chodzi o osm, raczej też już problemu nie ma z ilością ekstraktorów, ponieważ mamy je tutaj, mamy też je tutaj, no i teoretycznie te, chociaż te nie są ustawione na zaopatrywanie, więc są po prostu przerabiane na pręty, także absolutnie mi to nie przeszkadza. Można to sobie właśnie w taki fajny sposób podzielić, tak? No ale myślę, że dodatkowe ekstraktory tutaj pod osm też by się jak najbardziej przydały, więc w zasadzie będę potrzebował wrócić się do bazy i zabrać dodatkowe rzeczy właśnie potrzebne do tworzenia ekstraktorów, tak? Żebyśmy mogli tych ekstraktorów po prostu sobie postawić więcej, bo na przykład tutaj spokojnie wejdą takie dwa rzędy po, nie wiem, 8, 10 czy ileś wierteł. No i faktycznie wtedy tego irydu będzie naprawdę sporo. No i później wystarczy tak na dobrą sprawę tylko dodać większą ilość dronów, żeby ta cała ilość ogromna tych wszystkich rzeczy była przetransportowywana z punktu A do punktu B. Bez jakichś większych, powiedzmy, lagów, bo faktycznie im bardziej w automatyzację, powiedzmy, danego świata, tym więcej jest tutaj rzeczy do zrobienia. No i wiecie, na przykład jak mamy nawóz teraz zrobiony i widzisz, i na razie żaden dron, o teraz dopiero się uaktywnił, no ale chwilę to oczywiście zajmuje. Wiadomo, że to później aż takiego znaczenia nie ma, bo tych dronów jest na tyle dużo i to wszystko i tak się cały czas automatycznie robi, więc zajmujesz się czymś innym, a w międzyczasie się tam coś innego robi. No nieważne. Czego potrzebuję? Na pewno prętu z nadstopów. Na szczęście jeszcze trochę ich mam, także problemu nie ma. Tytan, tytan. Tutaj z tytanem mogę mieć problem, chociaż na szczęście troszeczkę również go mam. Pręty irydowe trzeba by uzupełnić jak najbardziej i myślę, że pręty z osmu również. Na szczęście jeszcze troszeczkę ich tutaj też mam. Dobra, no to myślę, że jesteśmy w stanie troszeczkę tych ekstraktorów sobie zrobić i faktycznie rozstawić ich na tyle dużo,
żeby one sobie tutaj, kurczę, ładnie działały. Bo faktycznie w przypadku samych prętów i rydowych, jako że tutaj to wszystko cały czas działa i produkuje tylko pręty i rydowe, to myślę, że problemu nie będzie. Wiadomo, można by ustawić 2-3 takie stanowiska co najmniej, byłoby tych prętów jeszcze więcej, ale szczerze wydaje mi się, że na obecną chwilę i tak jest tego wystarczająco dużo. Także tutaj, proszę bardzo, widzicie, normalnie bym tego nie mógł ustawić. Zarąbista modyfikacja, bardzo polecam, bo nie pamiętam, ile razy denerwowałem się na to, że nie mogłem po prostu rozstawić gdzieś maszyny, gdzie ewidentnie była na to przestrzeń, nie? I kurczę, nie mogłem, bo kamyczek, albo jakaś, kurczę, górka, albo jakaś larwa, nie wiadomo co. Serio, naprawdę, jakby wiadomo, ma to swoje znaczenie, ale tak ogólnie wydaje mi się, że na późniejszym etapie gry aż tak bardzo wagi się nie przykłada do tych rzeczy, także no. Dobra, tu jeszcze i tu. Mamy łącznie, nie mam bladego pojęcia ile, tu jest, czekaj, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 aż ekstraktorów pod iryd. Myślę, że zaopatrywanie irydem będzie na najwyższym poziomie bez absolutnie żadnego problemu nigdzie, tak? Więc jakby tutaj będzie mogło być wszystko cały czas zapychane. Cały czas będzie tworzone. Mam tylko nadzieję, że nie pominę żadnego ekstraktora, żeby tutaj wszystko ładnie było przez drony przenoszone. Słuchaj, normalnie, bo to tak musi być. Jeszcze tymi priorytetami można by się pobawić. Wiadomo, że na przykład, nie wiem, żeby wynosiły drony najpierw skądś te przedmioty, a dopiero później, żeby je dostarczały, czy coś takiego, wiecie o co chodzi. Jakby na pewno dałoby radę jakoś to lepiej logistycznie rozplanować, ale już po prostu się tym bawić jakoś na razie póki co nie chcę. No później ewentualnie polatam sobie w różne miejsca i poustawiam priorytety i na przykład będzie, a tu będzie szybciej, tu będzie wolniej i tak dalej, nie? Myślę, że chyba żadnej maszyny nie pominąłem. Tak mi się wydaje, że nie. Tak mi się wydaje, że nie. Ale wygląda to normalnie przepicko. Dobra. Także irydy mamy teraz, myślę, całkiem spory zapas. A w zasadzie tworzenia, czy tam wydobywania tego irydu. I tutaj drony będą sobie latać w tej weftę. Dobra, jak tam sytuacja z nabojami? Tu już mamy 3, tu mamy 1, tu mamy 2, tu mamy 5, 5... O, czyżby pierwszy kwarc pulsarowy się zrobił? Może nawet nie pierwszy. Tu mamy 8. Iryd się tutaj będzie zbierał. Zeolitu mamy już w ciul. Nie mam bladego pojęcia, skąd tego zeolitu aż tyle. No uran to wiem, bo mam dużo tych ekstraktorów. Ale zeolitu? Że to aż tyle? Czekaj. Ja ustawiałem... No okej, dobra. Jeżeli 4 ekstraktory tam były wypełnione, to faktycznie... Mogło tak być, że tego zeolitu jest tak dużo. No i weszliśmy właśnie sobie na wartość TTI. Bardzo fajnie. Tak, to już zeolitu nie ma absolutnie żadnego, więc podejrzewam, że te wszystkie 4 ekstraktory po prostu zostały stąd opróżnione. No i myślę, że sobie ustawimy tak czy inaczej jeszcze zaopatrywanie zeolitu. Proszę bardzo, tak samo. Tutaj już chyba za bardzo nie mogłem dawać, bo z tego co pamiętam, ale jeszcze sprawdzę. Zeolit się nie łapał? Nie, tu się jeszcze łapał. Jeszcze kawałeczek dalej chyba już się nie łapał. Także jeszcze 2 ekstraktory sobie tutaj pod zeolit ustawimy. Myślę, że to będzie wystarczające. Mógłbym jeszcze drugą stroną, mógłbym jeszcze drugi rządek ustawić, ale myślę, że aż taki overkill nie jest potrzebny, co nie? Za to iryd wydaje mi się tutaj faktycznie jest potrzebny bardzo, bardzo, bardzo często do wielu rzeczy. Mogę sobie pozabierać w sumie przy okazji to wszystko. Why not? Jak najbardziej, dodatkowe żelazo również się przyda. Dobra, teraz tak, jeszcze pod 8 byśmy sobie porozstawiali, to na pewno. Także tutaj poleci jedna, tu poleci druga, tu poleci jeszcze trzecia. I to już wychodziło, że to jest wszystko, co mam. Proszę bardzo, 8. Tutaj cyk, 8, dobra, tu już jest ustawione. Tu jest ustawione jeszcze tutaj. I okej, mamy jeszcze dodatkowe ekstraktory pod 8. Tutaj mamy 5, tam mamy chyba 5. Tu mamy wszystkie podpręty. No i teraz tak na dobrą sprawę trzeba by było na pewno jeszcze potworzyć dodatkową ilość dronów, ponieważ te 150 faktycznie może sobie tutaj z tym wszystkim nie poradzić, tak? Z tą ilością. Przede wszystkim trzeba brać pod uwagę, że normalnie jakby były te drony i normalnie jakby te wszystkie maszyny działały i ta ilość ich byłaby taka standardowa,
no to powiedzmy, że bardzo szybko by się to zapełniało i by nie było takiej potrzeby dostarczania tego co chwilę. A w przypadku takiej ilości maszyn plus stakowalnych przedmiotów, no to faktycznie wygląda to odrobinę inaczej. No i dobra, skoro to już mamy, to w ogóle mogę sobie tytan zebrać, prawda? To teraz jeszcze w ogóle chciałbym sprawdzić w ogóle to, bo ja tego nigdy nie robiłem, tego wcześniej w grze nie było, albo to teraz niedawno dodali, albo coś. Wydaje mi się, że to teraz dodali, bo ewidentnie mi wyskoczyła dosłownie przed uruchomieniem informacja, że mam tam mody i tak dalej, że jest na jakąś tam starszą wersję i tego wcześniej nie było, jeszcze na live tego nie było, a już przecież odblokowywałem ten cały, tam wszystkie płazy i tak dalej, więc to jest coś nowego i bardzo fajnie, jak najbardziej, jeżeli coś takiego doszło. Szczególnie, że wcale nie jest to zbyt proste do tworzenia. Mutagen P2, próbka bakterii, glony, butelka z wodą. To są naprawdę takie rzeczy, które jednak nie są jakieś takie turbo łatwe, przepraszam, do pozyskiwania. Także, kurczę, fajna opcja. Zobaczmy sobie, przypnijmy to i ewentualnie co ja tam mam. Czekajcie, czy ja w ogóle będę miał mutagenów na tyle, czekajcie, tu mamy mutageny te, to nie, tu mamy na pewno trochę próbek bakterii, ale tutaj potrzebuję mutagenu drugiego poziomu, tak? A ja nie mam mutagenu drugiego poziomu, mam mutagen pierwszego poziomu i ewentualnie tutaj trzeciego. To nie jest takie hop-siup. Tu mam jeszcze mutageny drugiego poziomu kilka, bardzo fajnie, więcej próbek bakterii, larwa pospolita, właśnie to jest coś, co mi będzie potrzebne, a larw pospolitych za bardzo do tej pory nie zbierałem, bo zwyczajnie ich nie potrzebowałem, ale jak widać teraz bardzo dużo się rzadkich i rzadkich larw się respi, także bardzo fajnie. To się jak najbardziej przyda pod ogarnięcie dużej ilości motyli, ponieważ koniec końców chciałbym zrobić sobie taką, wiecie, wystawkę tych motyli, ryb, żab najróżniejszych, co nie? Także tutaj bardzo fajnie, że faktycznie tych larw się respi dużo, ale dobra, kilka tych pospolitych na pewno sobie zbierzemy. One się dosyć szybko pojawiają i wystarczy kilka pozbierać i się pojawiają kolejne. Mamy teraz cztery, dobra, jestem w stanie to już zrobić? Nie, bo jeszcze potrzebuję glonów i nawozu. Dobra, to glony sobie tutaj możemy w kilku sztukach zebrać, okej. I nawóz drugiego poziomu również będę miał. No to zobaczymy sobie, co my tam, kurczę, jak to będzie działać, nie? Czekaj, tutaj mamy, okej. I teraz tak. Jeżeli chodzi o energię, to się nie mam czym przejmować, bo energii mam bardzo dużo. Rośliny 2980 na sekundę, a rozsiewacz drzew daje nam roślinę 1250 na sekundę, więc to jest, kurczę, do prawie 3 razy więcej. Co do owadów, 187, a jak mieliśmy na przykład tutaj farmę motyli, to owady mamy 475. Dobra, tu jest troszeczkę mniej. No ale tak w ogólnym rozrachunku wydaje mi się, że to będzie spoko. Jakie to jest w ogóle duże. Okej, dobra, spójrzmy to sobie, jak to wygląda. Jeju, tu można normalnie robić taką, kurczę, całą. Jo, czekaj, co tu można dać? Co to jest za... To chodzi o larwy, że można tutaj dać? W sensie larwy motyli na przykład? Na to by wychodziło. Czekaj, jest tu coś napisane? Wytwarza larwy i... Nie, wytwarza larwy i zwiększa poziom roślin, przepraszam. To nam będzie tworzyło larwy. To jest game changer. I to dość mocny, bo teraz nie będę musiał w takim razie zbierać larw ręcznie, tylko automatycznie. No to w takim razie w idealnym momencie chyba zrobiłem odcinek w zasadzie. Tych drzew nie było, one się pojawiły dosłownie teraz, mam wrażenie, jak rozstawiłem to, co nie? Jestem prawie pewny, ej. Ale to jest w ogóle genialne, jeżeli chodzi o dekoracje, ponieważ to jest dość spore. Wygląda jak taka cała, tutaj widzicie, formacja tego, tu jakaś jeszcze kwiatuszki mamy tego, jeszcze jakieś drzewka. No kurde, przejazdę to koło bazy porozkładam. Normalnie. Ale jestem ciekaw, jak to będzie tworzyło larwy i co jaki czas, jak to będzie wyglądało i czy to będzie tworzyło tylko larwy, nie wiem, zwykłe, pospolite, czy to będzie na przykład może też tworzyło, wiecie, te takie rzadkie i super rzadkie. Interesujące, nie spodziewałem się czegoś takiego dzisiaj napotkać.
przetestować, ale dobra, jeszcze 3 jestem w stanie sobie zrobić, więc polecimy sobie w stronę, czy to w zasadzie przeteleportujemy się do nowej bazy. No i tutaj będę mógł sobie kilka takich porozstawiać. Słuchaj, ja tu miałem plan, żeby rozstawić sobie na pewno fontanny, ale na przykład możemy sobie w tym miejscu tutaj, nie? To jest dość duże, to ciężko tak rozstawić, żeby to było taka, o, na takiej płaskiej powierzchni by trzeba było, dobra, okej. I wtedy więcej drzew w ogóle wokół jest. Normalnie dżunglę taką można zrobić, że daj spokój. Dobra. Czekaj, może tak troszeczkę dalej, może tak gdzieś tutaj bardziej. Czekaj. Tak pomiędzy drzewami normalnie, nie? Ale tu się więcej też drzew robi. Ja muszę zobaczyć jedną rzecz. Nie będę na razie nic z tego wyciągał, bo i tak nic tutaj nie ma. Nie będę też nic ustawiał, ale jestem prawie pewny, że to będzie nam generowało po prostu wszelkie najróżniejsze rodzaje larwa. Co się stanie, jak to ustawię na przykład tutaj? No tak, normalnie się drzewa wtedy dodatkowo pojawiają, ewidentnie. Ale w ogóle jak to pięknie teraz wygląda, no zobaczcie. Takie stawiki dodatkowo, coś. No kurczę, jak jest taka duża, wiecie, płaska powierzchnia i nie ma jakichś takich elementów, no to to jest kozak. Ja mam nadzieję, że twórcy będą dodawać kolejne takie elementy, że na przykład koniec końców będzie można rozstawiać sobie właśnie, czy to farmy, czy jakieś tam inne maszyny, które będą wyglądać właśnie tak jak część świata, nie wiem jak to określić, ale wiecie o co chodzi, nie? Bo to wtedy przepięknie się wkomponowuje, a mimo wszystko jest też taką dalej maszyną, ale nie taką surową, brzydką maszyną, tylko tutaj w połączeniu z tą taką kamienną, taką, słowa mi brakuje. Ale po prostu ładnie to wygląda, okej? Okay? Jakby tyle potrzebuje, nic więcej. Spoko. Fajnie. Jedna rzecz mnie zastanawia. Mam troszeczkę płytek drukowanych. Raczej nie jakoś tak dużo, tym bardziej, że jeszcze potrzebuję, z tego co pamiętam, wybuchowego proszku. A wybuchowego proszku mieć nie będę z racji tego, że... Czekaj. Siarki mam. Okej, okay. Ale nie mam irydu. Samego w sobie irydu, żeby sobie tutaj faktycznie to ogarnąć. Więc zaopatrywanie, iryd możemy dać. Dajmy sobie priorytet 2 nawet na chwilę, żeby tutaj się w miarę szybko zapełnił. No i będę mógł sobie dzięki temu zrobić wybuchowy proszek. Chociaż akurat jeżeli chodzi o sam wybuchowy proszek, to ja powinienem sobie to w jaskini irydowej zrobić. Więc wydaje mi się, że to będzie o wiele lepsza rzecz. Tym bardziej, że już mamy załatwioną... Czekajcie, to sobie wyłączę. Mamy załatwioną automatyzację kwarcu pulsarowego, który nam się zbiera... tutaj. I jak widać, jest go już tutaj troszkę. Nice. Naprawdę nice. Coś czuję, że się dość szybko zapełni. Okej, okay, fajnie. To w takim razie potrzebuję większej ilości tytanu, wydaje mi się, żeby w ogóle robić sobie te ekstraktory, bo zrobilibyśmy sobie ekstraktory znowuż pod iryd, ale które nie miałyby zapotrzebowania ustawionego, oraz wytwórnik, który będzie nam wytwarzał właśnie wybuchowy proszek. I tam wtedy tylko i wyłącznie jest potrzebny jeszcze ekstraktor pod siarkę. Także spoko. Tutaj mamy ekstraktory pod siarkę, tu mamy ekstraktor jeden pod siarkę, pamiętam, był tam. Możemy sobie, myślę, w tym miejscu zrobić tak, jak to było też na poprzednim save'ie. Lubię troszeczkę tak powielać to, co robiłem na poprzednim save'ie, chociażby dlatego, że to już jest, wiecie, przetestowane przeze mnie i w ogóle. Także rozstawiamy sobie tutaj ekstraktory pod iryd. Oczywiście. 3 czy 4? Kurczę, 4 by było spoko, tylko już prętów irydowych nie mam. Czekaj. Dobra, to może za ten czas zrobimy sobie po prostu fundament i ten fundament będzie tutaj, będzie również tutaj po całości. Myślę w ten sposób, nie? I wtedy na środku sobie ustawiamy też wytwórnik. Proszę bardzo. Na przykład tutaj, dobra. I on będzie sobie wytwarzał właśnie wybuchowy proch. Dajemy sobie zaopatrywanie na wybuchowy proch. I ten wybuchowy proch będzie gdzieś tam później sobie, prawda, wrzucany. Dobra, to jeszcze tylko byśmy sobie musieli wziąć więcej prętów irydowych, żeby w ogóle móc sobie ekstraktory ród porobić. A w międzyczasie mam nadzieję, że się dodatkowo jakieś tam pręty potworzyły. Czy mamy już tu jakieś... Wow! Tu mamy normalnie larwy motyli! O kurcze!
Dobra, czyli tu będzie można faktycznie dać zaopatrywanie na te wszelkie rodzaje larw. Jestem ciekaw w takim razie, jakby to działało i czy to będzie działać w taki sposób, że w zależności od miejsca będą różne larwy, bo wyobraźcie sobie ustawić coś takiego przy tej konstrukcji strażników i żeby wydobywało to, czy wytwarzało, czy generowało złote na przykład larwy, jakby wiecie o co chodzi, to wow! Nice, w ogóle właśnie tak, ssaki mamy w 72%, także całkiem fajnie. Teraz się zdziwiłem, no nie powiem, dobra, poczekajcie, co ja chciałem sprawdzić? Znaczy nie, potrzebuję prętów, tu chciałem się po prostu chyba napić wody, mam w ekwipunku, nieważne. Jedzenia jeszcze mam. Teraz tak, potrzebuję prętów irydowych, potrzebuję prętów z nadstopu i potrzebuję prętów z osmu, wszystko się zgadza. Jeszcze trochę może tytanu, niezbyt dużo, ale jest. Bo ten tytan to ja wytwarzam tutaj, czy tam wydobywam, ale na razie go za bardzo nie ma. Okej. No to w takim razie polećmy sobie do... Najpierw może jeszcze nowej bazy, bo skoro się już tutaj jakieś larwy wytworzyły, to chcę zobaczyć, jak to wygląda w tym miejscu. Okej. Mamy różne larwy. Larwy pszczół, larwy motyla Abstreus. Bardzo fajnie, bo to są kurcze... Dobra, wiecie co? Będzie trzeba to zrobić w ten sposób. Zaopatrywanie i ustawiamy sobie wszystkie larwy. Od pospolitej po wszystkie larwy motyli, przepraszam. Nie wiem, czy jedwabnik też się łapie, ale go sobie ustawię. Larwa motyla, larwa motyla i larwa motyla. Wszystkie sobie ustawiamy. I one będą, myślę, składowane najlepiej. Patrzcie to, ile rodzajów. O kurczę, tego nawet nie pomieszczę. Dobra, czekaj, zaopatrywanie. Wszystkie larwy. Czyli to jest coś totalnie, totalnie nowego, ale uważam, że naprawdę genialnego. Szczególnie na tym etapie gry, gdzie naprawdę już nie liczy się samo wbijanie tej terraformacji, co bardziej człowiek sobie kombinuje z dekorowaniem, tak, tego wszystkiego. I myślę, że zrobimy to sobie w ten sposób. Damy sobie szafkę. Tu mamy więcej tych maszyn, więc ustawimy sobie po prostu tutaj szafkę. Nawet przy bazie, w tym miejscu. I tutaj damy sobie zapotrzebowanie na te wszystkie larwy. Co prawda będą też tutaj larwy pszczół przenoszone z uli, ale wydaje mi się, że jakoś sobie z tym poradzę, bo i tak mimo wszystko stakowalność tutaj tych larw pozwoli na zdecydowaną większość w jednym miejscu, tak? Żeby można było je składować. Ale kurczę, to są te takie naprawdę ładne i całkiem spoko mnożniki owadów, ale tak jak mówię, już nawet nie ma znaczenia te mnożniki owadów, tylko to, że to są naprawdę ładne owady. I kurczę, ładne motyle. I co jest fajne, ja mówiłem dopiero o tym, że chciałem mieć taką jakby kolekcję tych wszystkich gatunków motyli. No to teraz faktycznie z tymi maszynami myślę, że to jest jak najbardziej możliwe. No bo skoro one będą tutaj różne larwy mi generować, ja podejrzewam, że to nawet nie ma znaczenia, gdzie to jest rozstawione, tylko po prostu mają być rozstawione te maszyny i one sobie różne jakieś tam, prawda, larwy generują. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Niesamowicie mi się to podoba. Okej, okay. Tu myślę, że też właśnie stąd będą larwy zabrane, dokładnie, bo tutaj było też ustawione to za... Chyba super stopy lecą, znaczy nad stopy, nieważne. Potrzebowałem tego, potrzebowałem jeszcze tytanu. Tytanu nie mam zbyt wiele. Na pewno go jeszcze bardziej bym potrzebował, żeby sobie te ekstraktory ród porobić, ale póki co niestety za bardzo tego tytanu nie mam. Jakby nie ustawiałem sobie zbyt wielkiej ilości ekstraktorów pod te standardowe surowce typu żelazo, tytan, krzem, magnez i tak dalej. To też będę musiał zrobić. Ale na razie spoko, jakoś sobie poradzę z tą mniejszą ilością. No i teraz tutaj z drugiej strony myślę, że damy sobie właśnie co najmniej 3 ekstraktory pod siarkę. Bo siarki, z tego co pamiętam, do jednego prochu wybuchowego potrzebowaliśmy tylko jedną sztukę, prawda? Nie, przepraszam, 2 sztuki. To ja odwrotnie powinienem zrobić. Więcej ekstraktorów pod siarkę, mniej pod iryt w takim razie. No i tytanu mi zabrakło, czułem, że tak będzie. Będzie tu jeden tytan może? Hello?
będę latał normalnie za jednym tytanem, nie? Akurat musi teraz normalnie nawalać meteorytami, co nie? Jakby fajnie, super. Naprawdę jest mi to teraz bardzo, ale to bardzo potrzebne, nie? Nie żebym miał odciula wydobywania nadstopów i nie mam co z tym robić aktualnie. Nie, spoko, spoko. Brakuje mi nadstopów, wiesz? Gro, daj mi więcej. Kurczę, nie mam już tego tytanu niestety, a tutaj już jeszcze coś się wydobędzie, no jeden coś... Brakuje. Będzie trzeba więcej ekstraktorów pod standardowe surowce rozstawiać. No. No i tutaj w dalszym ciągu, jak widzicie, przynajmniej w tym miejscu mam podgrzewacze, chyba czwartego chyba to jest poziomu. Bo to mam też tak, to jest piątego poziomu. No to jest nieźle. Okej. Także ustawiamy sobie tutaj to wszystko na siarkę. Tak jest, elegancko. Tutaj będzie jeszcze jeden ekstraktor pod siarkę. A z drugiej strony te trzy będą ustawione pod iryt. W zasadzie już są ustawione pod iryt. No i wtedy będzie nam się generował proch wybuchowy, czy wybuchowy proch. I jest zapotrzebowanie ustawione, tylko teraz jeszcze trzeba ustawić zaopatrywanie na jakąś inną skrzynię. I na razie wszystko składuję sobie głównie tutaj, w tym takim dość, mimo wszystko, małym magazynie. Chociaż z modyfikacją i tak bardzo, bardzo pojemnym. A czekajcie, tu mam larwy pszczół, tu mam fitoplanktony, tu nie mam nic. Zapotrzebowanie, proszę bardzo, wybuchowy proch. Jak będę miał wybuchowy proch w dużej ilości nazbierany, to będę mógł sobie tworzyć kolejne drony. Żeby faktycznie nie mieć tylko 150, tylko troszeczkę więcej. Ale do tego jeszcze potrzebowałbym zautomatyzować sobie... silnik rakietowy. No tak, wybuchowy proch bym miał, płytkę drukowaną bym miał, nadstop bym miał i silnik rakietowy. Swoją drogą jakby jestem w stanie oczywiście w ogóle jeszcze inaczej to zrobić, ponieważ jakby tutaj też jestem w stanie ustawić zaopatrywanie, zapotrzebowanie i tak dalej. Mógłbym ustawić sobie tutaj zapotrzebowanie na drony P2. Tak, ich jest i tak tutaj jeszcze na tyle mało, że się jakoś pomieszczą. Ewentualnie zrobić jeszcze jedną stację dronów, żeby się to na pewno nie zapełniło. I ustawić sobie autowytwórnik pod drony P2. Też jest to opcja, żebym nie musiał ja tego typowo robić. Chociaż nie ukrywam, że lubię sobie tutaj przychodzić i po prostu dodawać te drony. Jak to teraz aktualnie wygląda? Zaopatrywanie idzie tutaj na najróżniejsze sposoby, kurde, po jeden, po dwa, po trzy i tak dalej. Zapotrzebowanie też leci ładnie. Ale jak widzicie, aktualnie dronów jest używanych raptem 30, 40, może 50, więc nawet nie połowa. Ale to jest tylko dlatego, że podejrzewam, te priorytety też nie są odpowiednio poustawiane i jeszcze będę się musiał z tym pobawić. Ale kurczę, fajnie, że jednak zdecydowałem się nagrać dzisiaj odcinek, bo przy okazji odkryłem nową rzecz. No, nowy przedmiot. W ogóle właśnie, zobaczmy sobie, przepraszam bardzo, skoro już mamy to, ja powinienem jeszcze zrobić jedną ważną rzecz. Bierzemy sobie mikrochipy. Jak tam energia? 71 tysięcy, absolutnie, nie ma problemu. Uwaga! Wystawa skafandrów kosmicznych. Okej. Materiał wybuchowy. Czyli to odblokowałem nawet bez tak jakby fabuły w sensie? Okej, ale czy, przepraszam bardzo. Mamy platformę, pokarm dla zwierząt to było. Dobra, a tutaj? Tego nie pamiętam? T1 pokarm dla zwierząt? Nie pamiętam czegoś takiego dosłownie. Rakieta do rozrzucania zwierząt. To brzmi bardzo dziwnie, ale chodzi bardziej o... To jest tłumaczenie w ogóle, nie? Ale chodzi o mnożnik jakby zwierząt typowo. I plecak odrzutowy P4 tutaj mamy jeszcze. I różne jaja. Ale tego? Pokarm dla zwierząt T1? T1 pokarm dla zwierząt. Widzicie? Wszędzie mamy P1, P2, a tu mamy T1. No i weź kuźwa teraz ogarnij, o co chodzi. To jest, widać, że to jest coś nowego, jeszcze przetłumaczone chyba nie jest dokładnie. Szukam tych statuetek, czy co ja tam odblokowałem. O, tu jest ten ekosystem cały. Czyli to by było przed ulem drugiego poziomu, tak? Okej. No i mamy te gabloty i tak dalej. No dobra. Tutaj mamy to. Z kwarcu kwazarowego włóż skafander kosmiczny, aby ustawić go na wyświetlaczu.
Wystawa skafandrów kosmicznych. Ale przepraszam bardzo. Jak? W sensie jakby nasza postać ma ten swój taki pomarańczowy coś, skafander, nie? Jak to, przepraszam bardzo, ma wyglądać? To jest ta... O, nowe rzeczy odkrywamy normalnie na odcinku, na żywo, tak o. Dobra, pokaż to. Ty, spore to jest! Nie gadaj, że będę mógł mieć taką normalnie wystawkę tych. A nie, normalnie tutaj mamy. Czekaj, otwórz wystawkę. Czy ja rozumiem, że będzie można znaleźć... Moment, poczekaj, jeszcze pokaż mnie tutaj. Może tu coś nowego do kupienia jest. Jest! Są nowe skafandry kosmiczne, proszę bardzo. Jest skafander kosmiczny Vateo i skafander kosmiczny Video. Okej. Taka sytuacja. No dobra, czyli mamy możliwość po prostu kupienia... Dzięki temu możemy zmienić... W ogóle też podejrzewam nasz wygląd, bo tu mamy otwórz wystawa skafandrów kosmicznych. Okej, dobra, spoko. A tutaj mamy... Czekaj, jak mamy inwentory? Może tu coś, że jest skafander? Nie, nie ma tutaj takiego czegoś. Jestem ciekaw, czy jestem w stanie na przykład... Bo rozumiem, że to będzie jako podstawowa taka figurka, tak? I ona będzie zawsze się pojawiała. I mogę dodatkowo sobie zamontować te, jak kupię. Może jeszcze będzie można je gdzieś znaleźć. Co... Fajnie! Fajnie, że dodają takie, bo to co mówię, to są takie dekoracyjne rzeczy. Ja o tym mówiłem na live, że brakuje mi, żeby było więcej takich dekoracyjnych rzeczy, żeby można było sobie fajnie odpicować bazę. No i jak widać, kurczę, zobaczcie, mam kolegę, widzisz? Nie mówi za dużo, ale mogę sobie wreszcie moją postać normalnie poobserwować. Zarąbista rzecz. Zarąbista rzecz. Jakby jeszcze na przykład była możliwość wybrania pozy, nie? Tak jak mamy te pozy naszej postaci, że ona tam sobie tam, nie, macha, tam wskazuje, coś tam skacze. Jakby można było tak ustawić jeszcze, to by było super. Nawet nie musiałaby się ruszać, tylko żeby taką jakby emotkę ustawić, taką statyczną. To też byłoby fajne. Dobra, nice. Moi drodzy, ustawiłem automatyzację kwarcu pulsarowego. Ustawiłem automatyzację wybuchowego prochu. Odkryliśmy przy okazji nową rzecz, nową maszynę, jaką jest ekosystem, tak? To jest przepiękny i generuje nam najróżniejsze larwy. No kurde, powiem wam, jestem zadowolony, zajarany i myślę, że będzie można jeszcze tutaj sporo rzeczy porobić, tym bardziej, że ja naprawdę jestem jeszcze na takim etapie dość... No dobra, może nie wczesnym, skłamałbym, gdybym powiedział, że jestem na wczesnym poziomie, ale tak bardzo przez wiele tych godzin skupiałem się na odblokowywaniu kolejnych maszyn i wbijaniu kolejnych etapów terraformacji, że praktycznie w ogóle nie skupiłem się na samym tak jakby budowaniu. Dopiero od niedawna zająłem się jakkolwiek tym budowaniem i te efekty mojej pracy wam pokazywałem dzisiaj, tak? Czyli ta baza, która jest tutaj tworzona powolutku. Ale faktycznie teraz tymi wszystkimi elementami, jeszcze z kilkoma, jak będę w stanie troszeczkę tych tokenów sobie dorobić, no to będzie w ogóle the best! No panie, będzie the best of the best! Także nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie. Larw będę miał tutaj tyle, że nie będę miał co z tym zrobić. I jednak jedwabnik też się generuje, a widzisz. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić was na kolejne odcinki, czy też właśnie live'y, bo wydaje mi się, że tutaj, jako że doszło kilka dodatkowych rzeczy, czy ja się mogę napić, przepraszam, czy ja się nie mogę napić, nie mogę się napić. Zbyt płytka woda! O, teraz się mogę napić, okej. Jako że doszło naprawdę dużo fajnych, nowych rzeczy, no to myślę, że będzie można też jakiegoś live'a niedługo zrobić, no bo plan jest taki, żeby faktycznie zająć się magazynem, tak? Wystarczyłoby tak na dobrą sprawę trochę tych szafek, tak? I pod jeden przedmiot wystarczyłaby taka jedna szafka, jako że są one tutaj dodatkowo stakowane, te przedmioty. A te przedmioty jeszcze, to jest taka ciekawostka, to już zresztą już mi mówiliście na streamach też, można sobie w pliku tekstowym zwiększyć ilość przedmiotów na jednego staka. Więc na przykład możesz mieć, nie wiem, 100, załóżmy, przedmiotów. Wątpię, że to by nie wpływało jakoś negatywnie też na grę, bo wydaje mi się, że to już mogłoby faktycznie dziwnie działać, ale kto wie, jakby ja wolę sobie zostawić to na 10, bo i tak to jest o wiele większa ilość rzeczy, którą normalnie mógłbym mieć typowo w skrzyni. Także ja jestem bardzo zajarany,
Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Zostawicie masę łapeczek w górę i będziecie wyczekiwać kolejnych odcinków z Planet Craftera. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się już niebawem w kolejnych odcinkach. Do następnego. Trzymajcie się i pa pa.